Halo, witajcie, Paraguay Live. Mam na imię Zbyszek. Jak zawsze serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Dzisiaj w sumie mamy niedzielę, środek zimy, pogoda, no nie najlepsza w przeciwieństwie do Polski. Jak słyszałem, macie powyżej 30 stopni i niektórzy pocą się dobrze. Ale u nas jest środek zimy, więc w nocy mamy około 10 stopni, w dzień 18-20. Także spokojnie. Dzisiaj porozmawiamy o... Zaraz wam powiem. O! Przede wszystkim chciałem na początku podziękować, jak zwykle, wam wszystkim za liczne telefony, liczne e-maile, gdzie zadajecie nam dużo pytań. Przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy, kiedy do nas przyjechać i kiedy powiedzieć sobie dość. O co chodzi? Chodzi o to, że w końcu tyłek trzeba wziąć w garść, zapakować i przyjechać, aby nas odwiedzić, aby odwiedzić Paragwaj. I dlatego pytacie się, kiedy zrobić to najlepiej. Więc powiem wam w tym odcinku, ok? Zostańcie z nami. Więc Paragwaj leży na południowej półkuli ziemskiej, a więc mamy odwrotne pory roku, jak na przykład jest to w Europie. To znaczy, teraz mamy zimę, a wy macie lato. Co znaczy teraz? Mamy sierpień 2018 rok i mamy praktycznie środek zimy, a jak widzicie, pomarańcze rosną, palmy z tyłu też widać, także w sumie nie ma zimy takiej, jak to sobie wyobrażacie w Polsce. Ale powracając do tematu, kiedy do nas przyjechać. A więc, jeżeli pory roku są odwrotne, więc jeżeli nie lubicie upałów, nie przyjeżdżałbym na przykład na nasze lato, znaczy paragwajskie lato, które jest w tym samym czasie, kiedy zima jest w Polsce, w Niemczech, czy w ogóle w Europie. Tak? To znaczy praktycznie od listopada, tak? Połowy listopad, grudzień, styczeń, luty to są najbardziej gorące miesiące w Paragwaju u nas. A więc jeżeli tego nie lubicie i chcecie coś z Paragwaju zobaczyć, nie jest to kwestią zbyt przyjemną przy 35, 33, 36, 37 stopniach zwiedzać kraj. Najlepszy więc okres do przyjazdu, kiedy wybrać się do Paragwaju, powiedziałbym na naszą wiosnę, czyli na waszą jesień. To znaczy, powiedzmy październik, wrzesień, październik, no listopad. Albo z kolei na wiosnę. Czyli na waszą wiosnę, a na naszą jesień. Tak? Czyli są to powiedzmy sobie, no powiedzmy marzec, kwiecień, maj w tych miesiącach. Ale ponieważ nie mamy pory deszczowej, bo wielu z was się pyta, znam na przykład z Tajlandii pora deszczowa, tam w ogóle nie można jechać. Nie, u nas nie ma pory deszczowej jako takiej. Dlatego nie ma problemu, praktycznie możecie się wybrać cały rok do nas. Także serdecznie zapraszamy, ok? A więc sądzę, że pomogłem wam trochę w podejmowaniu waszych decyzji, kiedy najlepiej wybrać się do Paragwaju. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dzwońcie, piszcie, zadajcie pytania w komentarzach najlepiej, tak aby wszystkim pomóc, ok? Nie zapomnijcie lajków, łapki w górę i dzielcie się wideo, tak? Jeżeli wy nie chcecie się do nas wybrać, dzielcie się tym wideo na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, tak aby inni dowiedzieli się, co? Dużo rzeczy o Paragwaju i abyście nas odwiedzali, ok? Także tym miłym akcentem żegnam się. Jak zwykle po lewej stronie wrzucę wam wideo, które uważam, że powinniście obejrzeć na naszym kanale Paraguay Life, ok? I tym miłym akcentem żegnam się z wami. Palemki rosną. Do następnego wideo. Trzymajcie się. Cześć!